Dzień dobry moi drodzy, przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I osoby, które chciałyby uzyskać odpowiedź w formie wideo, wystarczy, że wyślą SMS-ka poprzez portal Magiczne Wrota i na dole filmiku macie link odsyłający i treść SMS-a, ja potrzebuję Waszego imienia, Waszej daty urodzenia, no i oczywiście pytania i informacje, że chcielibyście na YouTube. Jeżeli chcecie pozostać osobami anonimowymi, również jest to możliwe, wystarczy, iż mnie o tym poinformujecie. Jeśli o kogoś pytacie, również proszę o imię i datę urodzenia tejże osoby. Jeśli nie znacie daty, to imię mi tutaj wystarczy. I bardzo proszę, żeby kontaktowały się ze mną osoby pełnoletnie i żeby nie kontaktowały się ze mną kobiety w ciąży. I moi drodzy, forma wideo, jeśli chcecie, żeby była dla Was, to tylko przez Magiczne Wrota. Piszecie do mnie maile odnośnie z zapytaniem, w ten sposób to nie funkcjonuje. Jeżeli chcielibyście taki osobisty filmik z odpowiedzią, to wejdźcie, zostań patronem, tam macie taki próg, który Wam to umożliwi. I tam, jeśli w tym kierunku będziecie podążali, to będzie to dla Was możliwe. To tak ku wyjaśnieniu. No bo czasami mam wrażenie, że ktoś po prostu nie zerknął na filmik i nie wie, o co chodzi. No dobrze, idziemy z pytaniami, tak żeby nie przeciągać. Odpowiedz. Czy ten rok jest dla mnie dobry na zmianę pracy, czy lepiej iść na studia administracji i aplikować w następnym roku? Dobrze, zobaczymy. Aha, czyli ja to wezmę i odpowiem, bo nie mam informacji, że na YouTube. Zatem ja tutaj pozwolę sobie na to odpisać. Odpowiedź. O, odpowiedź w filmie. Agiatis, anonimowo. Dobra, jestem świeżo po zakończeniu relacji z, i tu jest imię i data urodzenia. Zdaję sobie sprawę, że potrzebuję teraz czasu, żeby zamknąć ten rozdział życia. Chcę jednak zapytać karty. Kiedy poznam mężczyznę, z którym stworzę trwały, zalegalizowany związek? Pozdrawiam ciepło. Dobra, już patrzymy. Ja sobie zerknę na Twoją datę, jak Ty mi tutaj wyglądasz. Mhm. Według numerologii za 2 lata, ale zobaczymy, jak to wygląda w kartach. Kiedy pozna mężczyznę, z którym stworzy trwały, zalegalizowany związek. Już patrzymy. Kiedy? Ja powiem tak, ja mam wrażenie, że tutaj nowe uczucie, taki efekt wow mnie się przy Pani tutaj pokazuje dosłownie zimą ta, która będzie. Jest tutaj taki efekt wow, coś czego nie będziecie potrafili dosłownie przeskoczyć, ominąć, jak najbardziej. Jest tutaj przy Tobie legalizacja, ale legalizację ja przy Tobie mam do 5 lat od dnia dzisiejszego. Ta forma legalizacji jest jakby latem coś, nazwijmy to tutaj w kwestiach dokumentów i później tak jakby w późniejszym czasie jest to dopięte na takim forum, nazwijmy to oficjalnym. W każdym razie taka historia mi się przy Tobie pokazuje. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, to 5 lat od dnia dzisiejszego jest przy Tobie legalizacja. Ale ja mam wrażenie, że tego mężczyznę poznasz znacznie wcześniej. Właśnie może to być zima tego roku. Mi się tak tutaj rysuje ktoś przy Tobie. Jest to ktoś, kto spełni Twoje oczekiwania, ktoś, kto będzie przy Tobie, będzie lojalny, rzeczowy, konkretny, ale też mam wrażenie, że Wy się poznacie albo w środowisku pracy Pani, albo jego. Coś takiego mi się tutaj rysuje, czy też podczas zmiany w kwestiach zawodowych. Coś takiego mi się tutaj rysuje przy Pani.
Tak, taką mam wrażenie. Ten czas jakby bez legalizacji jest dosyć długi, ale mam wrażenie, że on będzie tym potrzebnym. Zatem takie mam wrażenie. Zatem będzie tutaj ten mężczyzna, a latem będzie się chciał dobijać ktoś z przeszłości. Warto nie wracać według kart, a decyzję podejmie pani sama. Zatem dziękuję za SMS-ka. Pozdrawiam serdecznie. Już patrzymy dalej, któż to do mnie napisał. Pani Sabinka i do mnie napisała kilka SMS-ów. Proszę o odpowiedź na YouTube. Moje pytanie dotyczy sfery uczuciowej, to trochę skomplikowane. I tutaj pani opisuje swoją sytuację. Okej. Tak. Czy pojawi się w moim życiu ten właściwy mężczyzna? Czy jest pisany mi ktoś taki, z kim będę się dopełniać? Dobra, zobaczymy. Sabina, kiedy pojawi się ktoś taki przy Sabinie? Z kim będzie się dopełniać Sabina? Tak, pojawi się ktoś taki, jak najbardziej tak. Tak, jest to kwestia pomiędzy latem przyszłego roku a jesienią kolejnego. Mam taki rozjazd czasowy. To nowe pozwoli zburzyć stary schemat tego, co już przy pani było, pani Sabinko. Nie będzie pani się tutaj obawiała czuć coś więcej. Mam takie tutaj historie. Pani w kartach jest widziana jako kobieta przy mężczyźnie. Jak najbardziej tak. Także ja mam wrażenie, że latem przyszłego roku ktoś taki stanie na pani drodze, a w kolejnym jakby roku będzie historia taka, że wy się deklarujecie już tak na bardzo, bardzo poważnie. Zatem nie mam tu pokazanych historii, kiedy miałaby być pani tutaj osobą samotną. Zadaję pani pytanie też, czy ma coś pani tutaj, coś z nim do przepracowania. Okej. Czy macie wy coś do przepracowania? Sobie zaraz zobaczę wasze daty urodzenia, ale czy wy macie coś do przepracowania? To jest tak, powinniście nauczyć się komunikować z osobami, z którymi jesteście blisko. Oboje, bo takie mam tutaj informacje w kartach, że ta komunikacja nie do końca jest tą właściwą. Ale ja sobie zobaczę na wasze daty urodzenia, co tutaj jest pokazane do przepracowania. Już patrzymy na pani datę. Dziewięć, dziesięć, 11, 15, 6, 6, 1, 1, 5, 5, 6, 12, 13, 4. Jeżeli chodzi o Was, to Wy tutaj jesteście zero-jedynkowi, jeżeli chodzi o waszą relację partnerską. Ten poziom komunikacji, jedynka to jest mag to jest komunikacja, to jest mowa, sposób tego, w jaki sposób się ze sobą komunikujecie. Mam też pokazane, żebyście wy tutaj, to co pomoże, to co jest do przepracowania, karta głupca. Karta głupca mówi o tym, że należałoby zacząć od tak zwanej czystej karty, bez tego, co było gdzieś tam z tyłu, żeby to pozostawić za sobą i pozwolić sobie na pisanie historii życia zupełnie od początku. Ja mam wrażenie, że przez pierwszy jeszcze tutaj okres czasu, około 4-5 miesięcy, nie będzie to takie łatwe do zrealizowania, a później już będzie to szło znacznie lżej. Takie mam tutaj informacje. Zatem pani Sabinko, tak będzie pani szczęśliwa, tak będzie ktoś taki, z kim pani będzie tutaj się uzupełniała, dopełniała jak najbardziej. Już to będzie latem
przyszłego roku, a na zimę kolejnego, tak na jesieni w zasadzie, jesteście tutaj już podeklarowani bardzo mocno, że wy wiecie, że chcecie być we dwoje i tylko we dwoje na tej zasadzie. We dwoje, tylko we dwoje, to znaczy, że nie mam ochoty szukać kogoś więcej, tak? Nie chcę błądzić. Wiem, że ty to jesteś tą właściwą osobą na tej zasadzie. A i do przepracowania, jeżeli chodzi o was, to jest komunikacja przede wszystkim i pozwolenie sobie na to, aby zacząć żyć osobno, bez balastu z przeszłości. Takie mam tutaj informacje dla pani, pani Sabinko. Dziękuję pani serdecznie za SMS-ka, dziękuję za ciepłe słowa, które zawsze pani tutaj znajdzie czas i ochotę, żeby je tutaj do mnie skierować. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego co najlepsze. Idziemy dalej. Anonimowo, ale tutaj nie mam imienia pana. Bardzo proszę o rozkład partnerski, co on do mnie czuje, czy coś dobrego mnie spotka, od niego pozdrawiam. Ja postaram się postawić rozkład na tego mężczyznę, ale nie podpisuję się pod tym rozkładem, bo imię musi być. Ale zobaczymy, jak to wygląda. Nad słownością by musiał popracować. Dwa, to jest wolny ptak. To jest osobnik, który nie do końca będzie pozwalał się zatrzymywać, ograniczać i tak dalej. On będzie czuł się szczęśliwy w momencie, kiedy będzie miał swoją osobistą przestrzeń, w której się będzie mógł poruszać. Jeżeli relacja, to na jego zasadach, bo w innym przypadku to może się nie realizować. A tak. 9, 10, 11, 12, 3, 1 i 1, 3, no dokładnie tak. Ale zobaczymy, jak ten mężczyzna się wibruje do pani. Mężczyzna, którego mam tutaj datę urodzenia, o którym pani myślała, pisząc tego SMS-a. Zobaczymy, jak to wygląda. Co on ma też w głowie? Co on ma też w sercu? Co on też chce zrobić? Okay. Jeżeli chodzi o tego, co dobrego panią spotka od niego, ja to mam jakąś pomoc z jego strony, czy też coś w kierunku, nazwijmy to pomocy, ale nie mam tutaj uczuć z jego strony. Ja mam też pokazane, tak jakby on zamknął się troszkę na pani osobę. Jest karta śmierci w głowie, tak jakby chciałbym, żeby ta znajomość szła w innym kierunku, na innych zasadach. Karta dziesiątki monet mówi o tak zwanej interesowności, że idzie z jakimś tutaj, jakąś interesownością. A może też to być pomoc, ale ja mam pokazane tutaj w karcie gwiazdy tego mężczyzny, że on idzie do wielu, nie tylko do jednej kobiety. Co jest też pokazane? Brak odejścia jeszcze od przeszłości, od starych schematów. Nieumiejętność spojrzenia na osobę naprzeciwko z innej perspektywy, ale ja tu mam jakąś inną energię kobiecą przy nim. Nie wiem, czy pani ma tą świadomość, czy też nie. Ale bardzo mocno mi się tutaj ta kobieta nasila. Ale też mam w przeszkodzie asa kielichów. As kielichów mówi tutaj w przeszkodzie, że nie ma tego uczucia kocham, być może, które być winno tutaj między wami. A jaka jest przyszłość tej? Mam jakąś komunikację, cierpliwość, ale też w pewnych... Jest pani dla niego ważną osobą, ale nie na tyle ważną, żeby to kroczyło w kierunku, nie wiem, jakiejś bliskości. Jest zwrot o 180 stopni po jakichś informacjach niepotwierdzonych i mam wrażenie, że pani może poczuć się w jakiś ten sposób oszukana i jest tutaj oddalenie się was od siebie. Takie mam tutaj historie. Nie mam imienia, jeśli chodzi o tego mężczyznę, a szkoda. Starałam się przypiąć do tejże daty urodzenia, o którą tutaj, którą mam w kartach.
W przeszkodzie As Kielichów, czyli nie mam tego uczucia. Jest energia kobieca również tutaj przy nim, a nie odejście od jakichś starych schematów. Jest ta interesowność, czyli co dobrego jakaś pomoc może być. Może to być w załatwianiu czegoś, może to być w pozycji finansowej, ale nie uczuciowej. I taka historia jest tutaj. Zatem tak to widzę ja. Także takie historie. Dziękuję Pani za zaufanie. Dziękuję za SMS-ka i tak na przyszłość bardzo proszę, abyście pamiętali o tym, że to imię jest istotne. Ok, idziemy dalej. Któż to do mnie napisał? YouTube. Kiedy wyprowadzę się z domu? Kiedy kupię swoje mieszkanie? Pani Marta. Zobaczymy. Kiedy Marta wyprowadzi się z domu? Kiedy jest zakup swojego mieszkania? Kiedy Marta wyprowadzi się z domu? Marta, kiedy wyprowadzi się z domu? Kiedy? Ja mam tak, jeżeli chodzi o tą wyprowadzkę, ja mam jakieś uwalnianie się z miejsca, w którym pani jest, ale nie mam takiej wyprowadzki na 100%, takiej, że idę zupełnie jakby w kierunku, którym mówi się o tym, że idę na swoje, utrzymuję się sama. Jest chęć bardzo mocna jakby w tym kierunku, żeby podążać, ale ja nie mam tego wcześniej niż za 4 lata. Co najmniej 4 lata może upłynąć. Mam tu jakieś historie związane z stosunkach jakby zawodowych, które mogą tutaj się rysują. Zatem tak, to jest wyprowadzka z domu. To jest tu możliwe, ale tutaj jakby pani zakończa ten etap drogi. To jest 4-5 lat, dosłownie tak, nie wcześniej. Mam tutaj rotacje zawodowe, które będą troszkę temu przeszkadzały, ale rotacje zawodowe, które będą ku poprawie jakości, aniżeli straty i jakby tutaj będzie trzeba sobie pewne rzeczy przewartościować, a może w ten sposób. Zatem skupić się na tych zmianach zawodowych. I wtedy będzie taki moment, kiedy będę mogła sobie pozwolić. Ja mam wrażenie tutaj, że jakby zakup tego domu czy też mieszkania, tak, bo tu mi się pokazuje nowa droga, jest na to finansa, tak, na tej zasadzie. I jakby później dopiero jest pani jakby wyprowadzka na tej zasadzie. Choć teraz zimą może być taki plan, czy też taka szansa, żeby wyjść z domu, że się tak wyrażę, ale karty pokazują, że będzie trzeba to odłożyć na później, że jakby inne rozwiązania przychodzą, inne sytuacje, które temu jakby przeszkadzają. 4-5 lat, nie wcześniej, mam takie wrażenie. Gdyby pani miała dodatkowe do pytania, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Już patrzymy. Ok, oczyszczamy karty i tutaj. Witam. W zeszłym tygodniu pod wieczór ktoś do mnie dzwonił, lecz nie odzywał. To pomyślałam, że pomyłka. Numer nie nasuwa mi żadnych skojarzeń. Nie znam. W czwartek wieczorem znowu to samo. Kto to może być? Praca, znajomi, pomyłka czy coś innego? I o co chodzi? Jeśli numer jest pokazany, to najlepiej po prostu oddzwonić i zapytać się, któż to jest. Można również ukryć swój numer i zadzwonić się jako prywatny i się po prostu dowiedzieć. Taka jest najlepsza tutaj historia zdarzeń, która mogłaby dać najprostszą i najlepszą odpowiedź. Ale zobaczymy, cóż karty mówią. Kto do pani dzwoni?
to pani dzwoni. Kto to dzwonił? Jak to wygląda? Ja nie mam tutaj jakiejś, żeby to był ktoś na tyle ważne, żeby można było okazać znajomych, czy też kwestie tutaj z pracy. Tego też tutaj nie widzę. Ja mam wrażenie, że tutaj ktoś próbuje się dobić do pewnej osoby, ale myślę, że to nie do końca chodzi o panią osobę. W ogóle mam tutaj iluzoryczność pytania, jeśli chodzi o tą kwestię. Siódemka kielichów, piątka mieczy. Są to ostateczne, są to jakby ograniczenia na tej zasadzie. Zatem może to być zwykła pomyłka, jak najbardziej tak. I myślę, że to właśnie w tym kierunku to zmierza. Nawet jeśli to był ktoś z pani znajomych, to ja myślę, że to nie była osoba, która dzwoniła do pani celowo, na tej zasadzie. Czasem tak jest, że się wybierze do osoby nie do końca tej, do której chciało się zadzwonić. Te ekrany dotykowe mają taką tendencję, że dotkniemy, a gdzieś tam pozycja wyżej, niżej i tak to jest. Zatem nie zamartwiać się, w ogóle problem zniknie. Także nie martwić się, ale tak naprawdę, droga pani, warto by było po prostu sobie oddzwonić, jeśli numer jest pokazany, i dowiedzieć się, któż to dzwonił. Najprostsza i najłatwiejsza osoba. W każdym razie ja w kartach nie widzę kogoś, kto by miał pani zaszkodzić. Raczej jest to pomyłka. W ogóle iluzoryczność pytania mi się tutaj w kartach ciśnie, zatem też tą muszę podnieść. Na YouTube to wszyscy. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście. Ściskam was gorąco i gdy będą napływały SMS-y, to kochani, będę odpowiadała dopiero w poniedziałek. To są dni, to właśnie sobota i niedziela, to są dni tak zwane rodzinne i w tym czasie jestem w miarę dostępna dla rodziny. Nie mam możliwości czasowej po prostu nagrać filmiku, także jeśli chcielibyście poczekać do poniedziałku, to zapraszam, a jeśli chcecie pomyśleć jeszcze nad pytaniem i dopiero go wysłać, to jak najbardziej zapraszam, ale będę odpisywała na SMS-y wasze, bo to w ciągu dnia, gdy tutaj oczekuję na pewne rzeczy, mogę sobie na spokojnie usiąść i odpowiedzieć, ale z nagrywaniem jest tak, że to, że nagrywam, to jest raz, później muszę to przerzucić do komputera, w komputerze to przerobić i to dopiero wrzucić na YouTube, a YouTube mi też to tutaj konwertuje, zatem to trwa bardzo długo, zatem stąd ta niemożność czasu i myślę, że zrozumiecie. Dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.